26 marca 2023, Warszawa, drugi test mecz w ramach testów piłkarskich Futbol Trial. Maciej Szcześniewski, witam Państwa bardzo serdecznie. Zawodnicy urodzeni w latach 2006-2008. Zieloni w następującym zestawieniu: w bramce Izdebski 27, 3 Barański, 30 Waśkowski, 12 Jabłoński, 5 Laskowski, 46 Kacprzak, 2 Kunda, 13 Kuchta, 47 Styrbicki, 10 Drzazga i 8 Pikulski. Na ławce Nowak, Kowski numer 11, 20 Pawlikowski i 24 Kamysz. I skład czerwonych: 91 w bramce Wojcieszek, 4 Więckowski, 47 Filiński, 44 Averianow, 50 Dziura, 55 Perzyński, 31 Cisowski, 3 Pałkowski, 46 Wilk, 12 Soboniak i 25 Lawreniuk. Na ławce Stępień 21, 56 Sławiński, 24 Cyryliuk i 54 Woźniak. Wszystko gotowe, aby rozpocząć to spotkanie. Mamy nadzieję na naprawdę dobre widowisko i co najmniej taką liczbę bramek jak w pierwszym spotkaniu. Rozpoczynają ten mecz zawodnicy drużyny zielonej. Stały fragment gry. Aleksander Perzyński, zawodnik Radomiaka, uderza. Ten strzał jest celny, ale nie dał się tutaj zwieść. Tomasz Izdebski, bramkarz Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Dobre ustawienie, skuteczna, pewna interwencja w środkowej strefie boiska. Przejmują piłkę zieloni, no i tutaj szykuje się groźny atak. Piłka do Jakuba Drzazgi. Drzazga! Uderzenie zawodnika Legia Soccer Schools. Dobre podanie. Miał troszeczkę miejsca. Gracz z numerem 10, 1,95 m wzrostu. Bardzo wysoki zawodnik, urodzony w 2008 roku. Mocny strzał. Wyprowadzać piłkę od bramki metodycznie, spokojnie, nie kopać jej do przodu. No ale teraz błąd w wyprowadzeniu piłki. Będzie świetna szansa dla drużyny czerwonej po tym błędzie i mamy prowadzenie. Pałkowski zdobywa gola. Gracz z numerem 3, zawodnik Górnika Łęczna. 2008 rocznik. No, prezent dostał. Wbiegły w szesnastkę i uderzenie bardzo pewne, soczyste. Nie zagotował się tutaj zawodnik czerwonych i spokojnie, w skuteczny sposób wykończył tą akcję. Ożywili się nieco zieloni po tym straconym golu, ale teraz drużyna czerwonych znowu w natarciu. Jest świetna okazja, 2-0, ale szybko, jednym podaniem w zasadzie minięta cała drużyna drużyny zielonej. Wszyscy zawodnicy, może tak, i Bohdan Lawreniuk, zawodnik drużyny Białe Orły Warszawa, wpisuje się na listę strzelców. Bardzo fajnie to wykończył, wbiegł w tempo, otrzymał kapitalne podanie. I proszę zobaczyć, ilu zawodników drużyny zielonej miniętych tym podaniem. Brawa za to wykończenie, za to podanie, za całą tą akcję dla drużyny czerwonych, którzy prowadzą teraz. Ładne kółeczko zyskał dzięki temu to, jaki jest status wokół niego, taką informację, obracając się przed tym strzałem. Zawodnik drużyny czerwonej, a konkretnie grający z numerem 31, Dawid Cisowski, zawodnik UKS Concordia, ofensywny pomocnik. Ładny strzał, ale dobra też, skuteczna interwencja. Ładne teraz próba w zasadzie prostopadłego podania. Coś takiego jak widzieliśmy przy tym pierwszym golu dla drużyny czerwonej. Teraz atak pozycyjny, lewa strona, zejście do środka, no i uderzenie grającego z numerem 24 Spartaka Cyryliuka. Ładnie to zrobił naprawdę zawodnik Akademii Piłkarskiej Piotra Rejsa. Ale skuteczna obrona Wojcieszka. Ładnie teraz przyjął kierunkowo Piotr Dziura tą piłkę. No i znowu jest stuprocentowa szansa. Wychodzi bramkarz dość wysoko i zostaje pokonany. 3-0 dla drużyny czerwonej, a gola zdobywa Soboniak. Znowu mocno spenetrowana ta linia defensywna zielonych. Wysoko stali wszyscy zawodnicy. No i to prostopadłe podanie też bardzo dobre Bohdana Lawreniuka.
a jego partner, a więc Aleks Soboniak, zdobywa gol. A póki co w tym spotkaniu absolutnie dominują czerwoni. Zieloni nie mają nic do powiedzenia. Ojejej, teraz duży błąd i nie ma gola. Nie ma gola. Nie udało się tutaj przechytrzyć bramkarza Jakubowi Drzazdze. Dostał prezent, ale tutaj kąt był ostry. Ciężko było z tej pozycji strzelić do bramki. No i też poniekąd naprawił swoją pomyłkę Tomasz Izdebski. 52. minuta. Kolejne prostopadłe zagranie. Czerwoni przed polem karnym. Czy uda się to skończyć strzałem? Lawreniuk uderza. Ale czujny bramkarz Zielonych. Znowu jeden z zawodników utrzymał się przy piłce. Zaczekał na partnerów. No i to przyjęcie też naprawdę bardzo dobre. Od razu do strzału. Zaprezentował Bogdan Lawreniuk. 2006 rocznik. Tutaj w polu karnym już było blisko oddania strzału. W końcu się to udaje. Jest przed pola karnego. Jeszcze poprawka po tym, jak piłka trafiła do Spartaka Cyluriuka. No i ten właśnie zawodnik zdobywa bramkę. Naprawdę kapitalnie prezentuje się w tym spotkaniu. Ten zawodnik pochodzi z Ukrainy. Przed wojną grał w klubie FC Aleksandria. U17. No i dzisiaj naprawdę wychodzi mu wszystko. Zobaczmy jeszcze raz. Od razu też przyjął sobie piłkę do uderzenia. No i dość mocny strzał, który przełamał rękę. Szanują czerwoni piłkę. No i znowu szansa. Sam na sam broni bramkarz. Jeszcze próbuje Pałkowski. Przedziera się, no i strzela do bramki. Ależ determinacja tego zawodnika. Naprawdę poszedł tutaj do końca za tą piłką. Filip Pałkowski, zawodnik Górnika Łęczna. Proszę zobaczyć, jakie przyspieszenie. I też naprawdę przytomność umysłu, dribbling. No, wszystko tutaj się złożyło w świetną całość. To wykończenie też pewne zasugerował bramkarzowi strzał w dalszy róg, a strzelił w środek. Duże brawa dla zawodnika z numerem trzecim. I ujęcie zza bramki. Obrazujące nam tutaj pięknie. Kolejna prostopadła piłka, która już w tym spotkaniu. Wiktor Wilk, szansa, zciął dość mocno do linii końcowej. Zawodnik Czerwonych. Zobaczmy jeszcze raz. Gracz Zenita Chmielnik. No, troszeczkę się tutaj wyrzucił, mam wrażenie. Ale też dobra interwencja Tomasza Izdebskiego. Wytrzymał ciśnienie. Cały ten rajd w wykonaniu zawodnika Czerwonych naprawdę ładny. Ale golem się to wszystko nie zakończyło. Brawa dla bramkarza. Jeszcze tutaj postarać się powalczyć chociażby o honorowe trafienie. Znowu ta piłka przechodzi. Jest szansa i będzie kolejny gol. Kolejny gol, 6-0. Cyluriuk zdobywa gola na 6-0. Słabo dzisiaj prezentuje się zespół Zielonych. Trzeba przyznać, w defensywie bardzo dziurawa jest obrona. Każda taka piłka to jest potencjalne zagrożenie. Też poszedł do końca bardzo dobrze zawodnik Czerwonych. I umieścił piłkę w siatce. Nie dał rady Tomasz Izdebski zatrzymać gracza Czerwonych. Ambitnie. Jeszcze utrzymał się przy piłce i teraz dobre prostopadłe podanie i mamy 7-0. Absolutnie zdeklasowany zespół drużyny zielonej. Wiktor Wilk zdobywa kolejnego gola. Brawa też dla tego zawodnika. To już nie pierwszy raz w tym spotkaniu. Absolutna dominacja. Piękna też akcja drużyny czerwonej. Wszystko tutaj się zgadzało. Wszystko było w dobrym timingu. No i mamy absolutnie tutaj bardzo wysoki wynik.
na korzyść drużyny czerwonej. Odpuszczony środek, miał bardzo dużo miejsca. Wiktor Wilk mógł spokojnie popatrzeć, przymierzyć i umieścić piłkę w siatce. W 86 minucie akcja prawą stroną, znowu będzie groźnie. No i piękna ta interwencja Izdebskiego, naprawdę wyciągnął się tutaj jak długi bramkarz zielonych. To ma dzisiaj naprawdę sporo pracy. Piękna Robinsonada. Ten stały fragment gry. Będą szukali ósmego gola czerwoni. Jest ku temu bardzo dobra okazja. Ale grający z numerem 44 Ilia Averianow przestrzelił w tej sytuacji. Zobaczmy jeszcze raz przyjęcie na klatkę piersiową. No i naprawdę niewiele zabrakło. Myślę, że kilkanaście centymetrów i to od poprzeczki wpadłoby do bramki. Wybiegać to spotkanie, też pokazać siłę fizyczną, dobrą kondycję. Bardzo dobre teraz przyjęcie kierunkowe Pałkowskiego. Pałkowski wzdłuż bramki! 8-0. 8-0. Absolutnie zdominowani dzisiaj zieloni. Wiktor Wilk, kolejny gol zawodnika Zenita Chmielnik. Ale tutaj dużą część tej akcji przeprowadził Filip Pałkowski. Znowu pokazał dobrą dynamikę, dobrą szybkość. No i obsłużył partnera. Ten miał bardzo prostą sytuację, w której wystarczyło, w cudzysłowie oczywiście, dołożyć nogę. 8-0. Ojej, tu chyba było przewinienie, ale sędzia puszcza grę. Pałkowski. Ależ gol, ależ bramka. Ojej, ależ to zrobił Filip Pałkowski, to naprawdę kapitalne uderzenie. Brawa dla zawodnika czerwonych za całe to spotkanie. A ten gol w końcówce to jest taka wisienka na torcie w wykonaniu Filipa Pałkowskiego. No proszę zobaczyć jeszcze raz. Zrobił to naprawdę wybornie. Prawa noga, atomowy strzał i mamy 9-0. Proszę zobaczyć. No i koniec tego spotkania, absolutnie zdominowanego przez zespół czerwonych. Pałkowski, Lewreniuk, Soboniak, Cyliuryk i Wilk zdobywcami bramek.